Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym materiale zagrajmy w Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. I cóż, jestem z tobą. Lecimy dalej. Co nie, moi drodzy, dalej z koksem. No i szybko. Dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. Patrzcie, cel lokalizowany. Na pozycji. Szybciej. Przyjąłem. Na pozycji. Dalej, dalej, dalej! Dalej! Co mi się? Odejdź! Szybciej! Przyjąłem. Na powierzchni! Zdejmijcie ich! Dalej, dalej, dalej! Już działa! Dalej! Na pozycji. Szybciej! Ja mogę tego dalej, dalej! Jelenka. Szybciej! Przyjąłem! Szybko! Dalej, dalej! Na pozycji! Przeładowuję! Dalej! Zrozumiałem! Na pozycji! Straciłem kontakt! Dalej, dalej! Szybko! Zrozumiałem! Dalej, dalej! Przyjąłem! Szybciej! Dobra, idziemy dalej! Jestem na czas, żeby zobaczyć, jak umierasz. To bez znaczenia. Wolałabym nie widzieć, jak przegrywasz wojnę. Ding Chavez. Alistair Stanley. Nuna. Covington. Rice. Weber. Wiemy, kim jesteście. Nie możecie się dłużej ukrywać, Logan. Wypowiadamy wam wojnę. Irina zniszczyła urządzenia sterujące pociskiem. Nie mogę powstrzymać sekwencji startowej, a sam pocisk już znajduje się na szczycie tamy. Cholera, jeśli dostaniemy się tam, umieszczę na nim ładunek. Tak, ładunek może zniszczyć wnętrze pocisku, nie wyzwalając reakcji zapalającej. Niezły plan, panowie. Joe, słyszałeś to? Joe? Gabriel? Brody! Do diabła! Na pozycji. Sir, nie możemy się teraz przejmować Joanną. Musimy dostać się na szczyt tamy, zanim będzie za późno. Idziemy! Dobra, jest. Udało się dalej przejść fajnie. No i cóż, dalej będziemy szli, co nie? Powolutku, moi drodzy. Ale w każdym razie mogę jeszcze przerwać. Powiedzmy, że najpierw uderzą na tamę. Baza lotnicza Nellis i lokalne wojsko znajdą się tam naprawdę szybko. Ale jeśli przeprowadzą duży atak na Vegas, wciągną tam wojsko, zapauzuję tutaj, dobrze, moi drodzy, bez obrony. Grę. I będzie przerwa. A czy coś? Idę tam. Jeszcze nic, ale łapię dużo. Co to było? Stary, jesteś za nerwowy. Co? Zdawało mi się, że coś słyszałem. Dobra, w sumie nie będę brał. Dalej. Tak, jeszcze raz. Nie! Co to było? Stary, co był? Dalej, dalej. Tak jest. Co tu w ogóle pisze? Wejdź na górę, tam i zniesz rakiety. No okej. Okay. Na pozycji. Ustawić się. Duża jest, nie? Ustawiamy się.
Łocie, Karl, o ja pierdzielę. Jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy gotowi. Irina, kurwa, wszyscy do roboty. Straciliśmy kontakt z Iriną. Przygotować rakietę do wystrzelenia. Nie będziemy... Kurde, dobra, jeszcze raz. Tu już jest prawie koniec, a to jest najtrudniejszy moment chyba. Zaatakowali Vegas, żeby odciągnąć uwagę od Tamy? Powiedzmy, że najpierw uderzą na Tamę. Baza lotnicza Nellis i lokalne wojsko znajdą się tam naprawdę. Najtrudniejszy szybko, moment w tej grze będzie jednak teraz. Ściągną tam wojsko, zostawiając to miejsce bez obrony. Dobra, powoli będziemy szli tutaj, powiem wam jednak. Co? Zdawało mi się, że coś słyszałem. Słyszeliście? Tuż za tobą. Nie! To jest pewno! Szybciej! W sumie wiecie co, może ja bym sobie tu coś kupił, jakieś bronie. Na pozycji. Zaraz coś tu znajdziemy, czekajcie. Niech będzie tak. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Pam, pam. Ustawić się. Zajmuję pozycję. Rakieta jest... Na pozycji. Jako cel podałem tak. Dobra panowie, może będziemy tu szli powoli, a to jest... Shit. Dalej. Zrozumiałem. Przepraszam. Dalej. A mnie przestraszył, kurczę byk. Kurczę byki. Dalej. Potwierdzam. Dalej. Kontakt Tango! Wyeliminowany! Zagrożenie wyeliminowane. Się wycofuję! Szybko, Mike! Potwierdzam. Robi się, szefie. Powinno wystarczyć trochę materiału. Wtrącimy ją, nie wywołując eksplozji głowicy. Idę za tobą. Szybciej. Dalej. What the fuck? Panowie, chodźcie tu. Dalej. Jest w powietrzu, kryć się! Kurwa, pięknie! Robota dla ciebie, Mike. Szybciej. Kurde! O ja pierdziele, i pewnie od początku trzeba będzie teraz przechodzić wszystko, tak? To nie tak. Tango zaatakowali Vegas, żeby odciągnąć uwagę Tamy? Tak myślałem, kurde no. Powiedzmy, że najpierw dobra, uderzą na Tamę. Jeszcze raz. Baza lotnicza Nellis i lokalne wojsko znajdą się tam naprawdę szybko. Ale jeśli przeprowadzą duży atak na Vegas, ściągną tam wojsko, zostawiając to miejsce bez obrony. Miejcie oczy otwarte, coś... Idę tam. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Dalej. Szybciej. Dobra, trzeba będzie teraz powoli, powiem wam, iść powolutku. W sumie. Czekajcie, lekkie karabiny snajperskie. Nie, nie to.
Czekajcie chwilę. Ten, dobra, mam. Jesteś za tyłu. Na pozycji. Zdawało mi się, że coś słyszałem. Słyszałem jeszcze to. Nie. Chyba nic się nie stało. Szybko. Dalej. Ruszam do wskazanego miejsca. Serio dostał? Na pozycji. O, ja pierdzielę. Dobra, powolutku. Lepiej ci? Dziękuję. A masz dupę? Dalej. Przyjąłem. Na pozycji. Wróg trafiony. Dalej! Zrozumiałem, atakuję teraz! Granat hukowy! To niemożliwe! Przeciwnik trafiony! Dobra, powolutku. Już dobrze, wstawaj! Dziękuję! Dalej! Szybciej! Jednego mniej! Na pozycji obronnej! Przeładowuję! Na pozycji! Dalej! Ja pierdzielę! Serio? Lepiej ci? Już mi lepiej, dziękuję! Pod ciężkim ostrzałem! Tango zdjęty! Zdejmijcie ich! Wróg trafiony! Jest! Dalej! Szybko, Mike! Mam go! Przeładowuję. Robi się, szefie. Powinno wystarczyć trochę materiału. Dobra. Wtrącimy ją, nie wywołując eksplozji głowy. Dobrze jest, nie? Dalej. Szybciej. Szybko. Zrozumiałem. Jest w powietrzu, kryć się! Kurwa, pięknie! Robota dla ciebie, Mike. Dalej! Na pozycji. Gdzie teraz musimy iść w sumie? Dalej. Bo ja sam nie wiem teraz. Szybciej. Zrozumiałem. Szybko. Tak jest. Dalej. Teraz wiem. Potwierdzam ruch. Na pozycji. Dobra, powolutku będziemy tam szli, moi drodzy. Kurczę, powiem... Dalej. Z przyjemnością. Gabriel! Co się dzieje? Na pozycji. Widzę, że się nie popisała. Ty skurwysynu, to ty byłeś informatorem Irene Morales. Pracujesz dla niej. Od początku działaliśmy razem. To ja wystawiłem was w tunelach. Ja pomogłem pojmać Karę. Tak naprawdę to nigdy z wami nie trzymałem. Od początku byłem waszym wrogiem. Niestety, Irene spieprzyła swoją działkę i teraz ja muszę wyprostować. Dalej. Ruszam do wskazanego. A to gdzie są Joe i Brody? Dalej. Czekają na nas, prawda, Tary? Spróbujmy ich nie rozczarować.
Dalej, dalej. Idzie to panowie. Czyż by tu ktoś był? No bo po... Zamontowali już generator pulsowy. Głowę nisko, głowę nisko. Powstrzymajcie Gabriela. Dźwigłowie, mamy do tego jedzenie. Działko. Szybciej. Na pozycji. Mogłem lepiej wycelować. Zagrożenie zlikwidowane. Kontakt, tango. Tak, stroje zlikwidowane. Dalej, dalej, dalej. Tak jest. Szybko. Przyjąłem. Na pozycji. I co teraz musimy zrobić? Halo? Powiem wam, że ja nie rozumiem teraz tego. Joe, w porządku? Nic mi nie jest. Cholera, jak mogłam być tak głupia? To nie twoja wina. Nabrał nas wszystkich. Sprawdź, jak tam wrodzi. Oberwał, gdy próbował mi pomóc. Potem Gabriel zmusił nas do lądowania, a na ziemi czekał już pilot terrorystów. Oni to zaplanowali, Logan. Tak, powstrzymaliśmy ich. Brody jest cały. Bogu dzięki. Co ze śmigłowcem i Gabrielem? Nie udało nam się go dorwać. Ma tę cholerną bombę mikropulsową. Nie to mnie martwi. Gabriel wiedział o nas wszystko i pracował dla kogoś o głębokich kieszeniach. Musimy ostrzec szóstkę. Jeśli nie namierzymy jego mocodawcy, to tęcza może nieźle obejrzeć. Nadlatuje śmigłowiec. Musimy się nim zająć. Dużo zrobiłeś, Logan. Khan byłby dumny. Bynajmniej, Joe. Khan powiedział, że mogłem zrobić więcej. Czy to wszystko już? Halo? Ciąg dalszy nastąpi. Czyli... Zakończyłem grę. O proszę, moi drodzy. Widzicie? W jednym odcinku. No nieźle. No i cóż, moi drodzy, powiem tutaj. Będę to się streszą, nic nie będę tutaj mówił co i jak. Czy mi się podobała gra czy nie, ale powiem, że mi się podobała. Nie no, żartowałem. Nie no, powiem to tak szybciutko, co nie, co i jak. To tak, podobała mi się bardzo gra. Powiem wam, że ukończyłem tę grę przy nagrywaniu w ogóle. Teraz po tym, po tom Clancy'sie Rainbow Six Vegas będzie seria z Far Cry 3 Blood Dragon, czyli dodatek do Far Cry 3, którego też oczywiście mam zamiar nagrać i skończyć. No powiem wam tutaj troszeczkę, no czasami, no powiedziałem takie słowo nie takie jak trzeba, co nie, no ale co zrobić. No ale powiem wam, że mi się gierka podobała bardzo. I cóż, moi drodzy, powiem, że... Co wam powiem? No, powiem, że może za jakiś czas dwójeczkę sobie zagramy, nagramy, moi drodzy. No i co jeszcze powiedzieć można? Chyba nic już, co nie takiego. Ale powiem, że mi się podobała bardzo gierka. Kurczę, epicka. Epicka jako w nagrywaniu, co nie? Przy nagrywaniu na zapasy oczywiście. Bo te materiały nagrywam na zapas, oczywiście z Far Cry 3 Blood Dragon tak samo będę. Co jeszcze można powiedzieć? No chyba nic takiego, wiecie, w sumie. Powiem tylko, że mi się gra podobała. Tylko tyle powiem. Co nie? I powiem wam, że krótka nawet seria z tego jest, będzie. Z 15 odcinków, 16 może około, 17. Powiem, że krótka gra jest. Ale cóż, moi drodzy. Moja opinia, znaczy moja ocena tej gry to 7,5 na 10, wiecie? Nie będę tutaj tak wysoko mówił, co nie, że 8, ale 7,5 starczy, co nie, według mnie. Ale też powiem wam, że no... rok wydania tej gry, co nie, data, już ponad 11 lat gra ma ta, ale powiem wam, że polecam zagrać w nią. Powiem wam, że środek gry mi się bardzo podobał. Te kasyna, nie kasyna, co nie podobały mi się, powiem wam szczerze. Co jeszcze? Co jeszcze można tak powiedzieć? W sumie to nic, wiecie? W sumie to już nic nie chcę dopowiedzieć, ale postaram się, powiem wam, po Far Cry'u trójce Blood Dragon nagrać się stare serie. Spróbuję chociaż, wiecie? Spróbuję nagrać, jak... Nie będę na siłach, to dam sobie spokój, co nie, w sumie. No i cóż, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach i cześć.